Dobra, moi drodzy, witam bardzo serdecznie, zarówno na streamie, jak i na YouTubie. Lecimy z fabułką, akt drugi, rozpoczynamy. I teraz skupimy się na akcie drugim. Tutaj mamy bardzo istotną rzecz do zrobienia, odblokowanie jednego aspektu, ale to może o tym później sobie pogadamy. I teraz tak, jeżeli klan, to wykrzyknik klan, tam jest info, natomiast proszę pamiętać, że będą infy po tym, jak skończę fabułę w akcie drugim. Szukam Lecimy. Mora Dreama imieniem Donan. Przysyła mnie jego stary przyjaciel. O tej porze? Pewnie jest w warowni. Zapytaj strażnika przy wrotach. Warownia. Idziemy do warowni. Tam jest warownia. Opla. Tu mamy coś w inwentory? Jakieś parę śmieci. Ta umiejętność nie jest gotowa. Bum. Mam pilną wiadomość do Donana. Na górze, w wielkiej sali. Ale załatw to szybko. Załatwię, będę quick as death. Bum. Idziemy. Ty, faktycznie jest na górze. Myślałem, że taka ściema, a tutaj można wejść po schodach. Ojcze, muszę dołączyć do pozostałych rycerzy. Po co ten pośpiech, mój chłopcze? Wiesz, znalazłem kilka starych horadrimskich ksiąg w moich zbiorach. Może zostań. Przejrzyjmy je wspólnie. Mogę wziąć je ze sobą. Mamy gościa. Wrócimy do tej rozmowy. Potrzebujesz czegoś? Mam wiadomość od Lorata. No proszę. Dawno nie słyszałem tego imienia. Co skłoniło staruszka do zejścia ze swej góry? Ostrzeżenie. Na świat wstąpiło pradawne zło. Demonica Lilith. A ty? Skąd o tym wiesz? Odkryliście z Loratem coś ciekawego? Może jest to związane z tym, co widziałeś, ojcze? Tak. Właśnie do tego zmierzałem. W mojej posiadłości miał miejsce incydent. Lepiej będzie, jeśli omówimy go na miejscu. Ruszaj przodem i rozejrzyj się trochę. Spotkamy się tam i wtedy porozmawiamy. A adres, jakbyś mi podał, ziom, gościu? Halo, mordo? Co do twojej prośby, ruszaj do Brystagu i bądź ostrożny. Trzymaj się blisko rycerzy. Będę. Nie martw się. Idziemy do Lorata. Gdzie ma Lorat bazę? Tutaj. Jak tam spanko? Boże jedyny, położyłem się do łóżka, pogadałem bez batą 5 minut i od razu... O 9 mnie budzi go budził, ale mówię, o nie, to jeszcze nie jest pora na wstanie. Wyłączyłem, o 9.30 mnie budzi go budził i mówię, to już jest pora na wstanie. Bum, prysznic, dwie kiełbasy z psem na dwór i jeb stream. Boże, kocham swoje życie. Jak odblokować karden bojowy? Poczekać do połowy lipca, jak wystartuje sezon i wtedy się pojawi karden bojowy z sezonem. Pierwszym. Czy łowca ma taką umiejętność? Nie ma łowcy w tej grze. Ha, widzisz. Jest Łotr. Ale Łotr nie ma takiej umiejętności. Bo Mati streamować będzie w tygodniu w odpowiednich dla mnie godzinach. Ja to będę kurde streamować non stop. Fajnie, że zabiłem muchy, których nawet nie widziałem. Chwilę, co my tu robimy? Robimy tak. Bum, 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 bum. Idziemy do Donana, na. Dzień dobry, witam serdecznie. Osiągnięto cel podróży. Radia, a nie, namiestnik Wilfred. Witaj w posiadłości Ognistowia, podróżniczko. Jestem tu w sprawie ostatnich wydarzeń. Donan pozwolił mi się rozejrzeć. Wydarzeń? Więcej nie powiedział. Pewnie miał na myśli swój gabinet. Wydarzyło się tam coś... coś bardzo niepokojącego. Witam zadowolony z gry streamera. Zadowolony ogólnie. Mond jest na początku czwartego aktu. A nie na początku drugiego, tak jak było mówione przez dużo czasu. Spałem coś? No, 5 godzin ponad. 5,5. O, tu jest Lilith. Zobaczmy. Siemano. Patrzcie, jak ja mam kufel.
wiem, kim jesteś. A ja znam ciebie, Donanie. Stary, zmęczony. Każdego dnia próbujesz dorównać własnemu dziedzictwu. Czego ode mnie chcesz? Astarota. Nie żyje. On nie może umrzeć. Nie z waszej ręki. Co z nim zrobiłeś? Precz, demonie! Przeklinam cię! Stałeś się taki słaby. Zrobię z ciebie bohatera. Wróć w ciemność, która cię zrodziła. Powiedziałem, precz! Moi drodzy, pamiętajcie, żeby nie zadawać pytań, kiedy są jakieś dialogi, bo ja wtedy nie mówię i wam nie odpowiem. Poczekajcie, aż się skończy dialog. Bo wiecie, nie chcę przerywać, nie? A dla mnie ta fabułka też jest istotna. Myślę, że tak samo jak dla was, tak samą drogą. Jak zrobić ścieżkę na mapie? Bardzo prosto. Ruch sygnałowy. Bardzo prosto, trzeba stąd wyjść. To jest rzecz numer jeden. Rzeczą numer dwa. Rzeczą numer dwa jest se kliknąć gdzieś, nie? I robi wam się ścieżka i macie też tą ścieżkę na minibapie. Essa. Ja mam iść. Odeprzyj atak kozło ludów. A czyli tutaj mam po prostu coś robić. Może tu jest jakiś mur? Serio? Lepszy... A tak, tu mamy pogadać teraz. Donan, hello. Dotąd nigdy nie odważyły się podejść tak blisko posiadłości. Może przyciągnęła je obecność Lilith. W mojej wizji widziałam ją w twojej pracowni. Mount jest w czwartym akcie. Co masz na myśli? Nie do końca to rozumiem, ale to nie pierwszy raz. Lubisz zaskakiwać, co? Nic dziwnego, że udało ci się zainteresować Lorata. Cóż, więc chyba rozumiesz mój kłopot. Córa nienawiści w moim domu. Musi być wściekła, że ją wypędziłem. Ten obraz, który u ciebie wisi, kogo jeszcze przedstawia? Dlaczego pytasz? Wydawało się, że odeszła, gdy ich zobaczyła. To na Fine i Airida. Druidzi, którzy pomogli mi pokonać Astarota. Tak. Tak, całkiem możliwe, że wpadłaś na dobry trop. Stawiłem jej opór, więc zapewne teraz ich zapyta o demona. W okolicznych wioskach stacjonują rycerze. Jeśli Lilith tamtędy przechodziła, na pewno ktoś ją widział. Powiedział zdanie, odwrócił się do Pominara. Dobra. Dzika natura. A, tutaj możemy sobie zblokować. Mroczne omeny. A, tutaj mamy zapytaj rycerzy, albo tutaj. No i klikamy sobie prawym i widzicie, jest kreska i idziecie sobie po kresce, nie? Essa. Zmieniłeś nazwę kanału tylko pod gameplay? Nie, zmieniłem nazwę kanału, bo teraz ten kanał będzie o Diablo 4. Więc tego nazwałem Diablo 4 by MKR. Co chłop zrobił? Pawcio podkreślenie strzała obdarował 25 osób subskrypcja. Szacun. Subskrypcja obdarował. Pawcio, no szacun. Oglądam cię 8 lat i nie jestem w top 3 nawet. No cóż mogę powiedzieć. Bardzo mi miło, dziękuję bardzo serdecznie. Witam oczywiście wszystkie 25 osób, które trafiły, którym trafiła się subskrypcja w gronie subskryberów.
Żeby nie było, to też was upoważnia, czy zaprasza do klanu. Natomiast pozwolę sobie nie czytać wszystkich ników, żeby jednak nie zamulać. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, ale no myślę, że tutaj każdy będzie bardziej zadowolony z gierki niż z czytania ników. Nawet niki potencjalne. O, to jest nieodkryte. Co to jest? Jakieś miasto. Dobra, ale idziemy tam. Kurde, chyba sam monitor muszę rozjaśnić. O, od razu lepiej. Ósemeczka. Jeszcze stosik, albatrosik. A jeszcze raz dziękuję Pawciu za, bardzo serdecznie za subskrypcję, podarowanie, za prezent, za gift suby, o! To najlepiej tak powiedzieć. No, muszę przyznać, że density mobów faktycznie nie jest powalające, bo nie mam na czym teleporta użyć od 10 minut. Była kolejka? Nie. Podoba ci się model Lilith? Ogólnie preferuję inny typ kobiet, ale no ten nie jest najbrzydszy. Chociaż nie wiem, czy skrzydła w trakcie eksu by nie przeszkadzały. Miłego korzystania, znam cię dłużej niż moją żonę. O kurde. Ty, jeszcze tego nie słyszałem nigdy. Ale tekst dobry. Znam cię dłużej niż moją żonę. Poszukaj dowodów bytności Lilith w Brightstagu. Drewno będzie się wyginać jak trawa na wietrze, gdy nadejdą duchy. Tarcze i zbroje wtedy nie wystarczą. Arael został nowym członkiem. Te wasze talizmany i gryzmoły w błocie zatrzymają martwych na dłużej? Dziękuję za suba. Witam w gronie subskryberów. Wybrałaś dobry moment na wizytę w Brightstagu, podróżniczko. Słychać śpiew osełek i bicie serc. Muzyka w sam raz na taki dzień. Przysłał mnie Donan. Przynajmniej nie jesteś pokutnym rycerzem. Przynajmniej? To my ryzykujemy życiem w obronie tej wioski. Odpuść. Wzgórze spowiła złowieszcza mgła. Wyłaniają się z niej oszalałe duchy. Wkrótce tu będą. Przybywasz pomóc nam je odegnać? Szukam demonicy, która tu była. Ach, czyli... to tym była. Z każdą chwilą ten dzień robi się coraz lepszy. Ruszyła wzgórzem na ziemię Airidy. Ale nie idź tam, chyba że chcesz dołączyć do duchów. Lepiej zostań tutaj. Zabiorę cię do Airidy. Wykluczone! Nic mi nie będzie. Donan jej ufa. My też powinniśmy. Daj znać, kiedy będziesz gotowa. Sprawdź, co czai się we mgle i wróć tak szybko. Jest legendą. Była wśród druidów, którzy walczyli u boku mego ojca przeciwko Astarotowi. Kim był Astarot? Wychowałem się na opowieściach o jej mądrości i odwadze. Drogi skrywa gęsta mgła. Najszybsza trasa ku wzgórzom biegnie na wschód, przez łukające kopce. To chodźmy. A jak grasz od nowa, że tylko 13 poziom? Nie, nie gram od nowa, tylko gram fabułę, nie? I jak widzicie, no zamiast klepać moby, słucham dialogów, nie? Też mi się to marzy. Coś cię powstrzymuje? Mój ojciec. Sama wiesz, jaki jest. Muszę go męczyć, żeby w ogóle pozwalał mi opuścić tę przeklętą twierdzę. Więc niestety zdobywanie expa nie idzie najszybciej w momencie, kiedy gadasz z tymi... z NPC-ami. Tak to wygląda. Czy akceptuję do klanu? Tak, akceptuję, ale nie w tym momencie, to po pierwsze. Tylko po tym, jak skończę cały akt, drugi. A po drugie, klan jest dla wspierających kanał na YouTubie albo subskrybujących kanał na Twitchu. Proszę o tym pamiętać. Dobra, no zakładam, że to będzie gdzieś tu. Umiejętność nie jest gotowa. Przed nami wejście do kopców. Zaraz, czemu przejście jest zablokowane?
zamknięte, ale widzę jakieś pismo. To są chyba stare runy druidów. Pieśń wiatru, wycie... O nie, są blisko. Do nas na boisko. Dobrze. Ej, ale... Ej, ale... Du gro ani do lanu hrejdu. To pieśń! Ona otworzy nam drogę! Światłości, chroni nas. Nie daj im podejść! Gram od pierwszej w nocy, do której grałem. Moi drodzy, nie gram od pierwszej w nocy. Przeszedłem wczoraj pierwszy akt. Witam w gronie subskryberów. MWD odnowił subskrypcję. Świetna robota, M uśmiechnięta buźka. Dziękuję bardzo serdecznie. Zacząłem o pierwszej, przeszedłem akt o trzeciej i coś tam porobiliśmy jeszcze chwilę i poszedłem spać. Więc w nocy grałem 2 godziny, a teraz gram od 10:17 chyba. Jakoś tak. Jak wygląda sprawa z World Bossami? Co ile będą się spawnować? No idea. W becie one się spawnowały co jakiś czas po prostu, ale... Coś nie wiem, czy co, co określony okres. Dungeon. Mam problem, potrzebuję pomocy, gdy odpalam OBS Stream Diablo, to po jakimś pięciu frizuje mi się OBS. Co robić? Reinstalkę systemu. Sprawdzenie RAMu, sprawdzenie karty graficznej. Nie wiem, no to nie jest takie, wiesz, easy peasy do naprawienia. W sensie inaczej, nigdy się nie spotkałem z takim problemem, nie? Nawet więc. 2 godziny wbiłeś 14 leveli, nieźle. Z 2 godziny da się spokojnie wbić 20 leveli. Ale tylko... to nieobecność Airidy niepokoi mnie najbardziej. Tylko, wiecie, no ja słucham tych dialogów, nie? I te dialogi zajmują większą część czasu, o wiele większą niż kombat. Ta komnata. Właśnie tak opisywał ją mój ojciec. Coś tu jest nie tak. Znam to miejsce tylko z jego opowieści. Choć w żadnej nie mówił. Airida nie zablokowałaby w ten sposób ścieżki umarłych. Duchy powinny krążyć w ziemi bez przeszkód. Lilith. Dziwne. Drzwi zamknięto ziemną pieczęcią. Mój ojciec wspominał coś na ten temat. Kamienie, to o nie chodzi. Przynieś mi kilka z pobliskich kopców. Chyba dam radę otworzyć przejście. Okay. Czy zamieniłem karty? Nie. Miałem to zrobić, ale mówię, nie, to kurwa nie wytrzymam, muszę pograć. Więc zamienimy te karty dzisiaj na stówkę, ale myślę, że tak później, po prostu. Może jakąś przerwę zrobię czy coś. Znaczy, to na pewno zrobię przerwę, jak będę karty zamieniał. I wtedy je ten ogarniemy. Dobra, chwilę. Ja nie muszę z nim gadać teraz. Nie? Się nazywa klan? MKR Moonshires. Muszę chyba zrobić komendę dołącz do klanu albo coś takiego. Albo join, o. Idę pracować. Oh my god, współczuję. Gdzie na zadanie na konia się bierze? W czwartym akcie. Leidalhal il Oskul. O, udało się. Może to uspokoi martwych. Przynajmniej na chwilę.
Czy niunia? Niunia, niunia. Pupunia. Demoniczne symbole. Lilith tu była. Coś jest napisane na ołtarzu. Na kamień i korzeń, na łzy i cierpienie, nam przyszło podsycać przeszłości płomienie. W martwych oczach żar mamy przeklęci, dławi nas popiół, to cena pamięci. A, elegia autorstwa Airidy. Ona upamiętnia tych, którzy polegli w walce z Astarotem. Gram na T1. Słabi. Zginą. Popiół. Zapomnij. Zaczekaj. My nie jesteśmy twoimi wrogami. Lilith. Pewnie nagina tych bohaterów do swojej woli. A Irida nigdy by na to nie pozwoliła. Chyba, że... Coś jej się stało. Chyba, że nie żyje. Chodź. To musi być kopiec starszyzny. Tak wiele splugawienia. Demoniczne ślady na ich grobie i druickie runy budzące umarłych. Te runy, to misterne wykonanie, to dzieło Airidy. Dlaczego miałaby sprzymierzyć się z demonami? Widziałam już, jak inni ulegają Lilith. Ale poprzysięgła dbać o spokój umarłych. Co teraz zrobimy? Musimy ją powstrzymać. Dobrze. Jak mawia ojciec, rozwiązań szukaj przed sobą, a nie w przeszłości. Czy od razu po zakończeniu fabuły chcesz zmienić poziom świata, czy dopiero na konkretnym levelu? Wiesz co, to zależy, jak będzie wyglądał gameplay, no. Jeżeli na przykład mi coś dropcie fajnego, to pewnie od razu zmienię, jak nie, no to nie będę tego robił asap. Okej, okay, mam jakiś dungeon, wzgórza przodków. Zobaczymy, co to będzie. Czy możesz odsprzedać grę? No tak, raczej jakby średnio trochę. Znajdź Airida. Okay. Słyszysz to? Przed nami. Coś wściekle krzyczy. Ożywione szczątki. O nie. To był jeden z czcigodnych pochowanych w kopcach. Wracają do ziemi. Niech zaznają spokoju. Arlo! Myślałeś, że tak łatwo dołączymy do umarłych, chłopcze? Skąd ty się tu wziąłeś? Przeszliśmy przez kopce. Tamtędy? Bardzo odważnie. I bardzo głupio. Airida przechodziła tędy z rogatą kobietą. Nie jest to typowe dla niej towarzystwo. A. Lilith. Udały się do samotni, na szczyt wzgórza. Chaos rozpętał się, gdy wiatr przyniósł ze sobą dźwięki talharfy Airidy. Jeśli chcecie iść ich śladem, to przez tę mgłę daleko nie zajdziecie. Chyba przyciągają ją wskrzeszone szczątki. Widzieliśmy paru na wzgórzach, zanim ten wyrwał się z ziemi. Zostanę tu i przypilnuję tej dwójki. Mgła jest zbyt blisko, by zostawić ich tu samych. Chronią nas kamienie, chłopcze. Pamiętam, gdy byłeś jeszcze... Powiedziałem, że zostanę, Arlo. Uparty jak ojciec. To cię utrzyma przy życiu.
Znaczy, dołączę do klanu w wolnej chwili. Moi drodzy, klan będziemy ogarniali po przejściu fabułki. Bo wiecie, chcę ruszyć do przodu, nie? Że tak powiem. Ale będą dołączonka, spokojnie, spokoloko, luz i spontan. Czy mroczny żałun rozwijam później podkryta? Już tłumaczę. Mamy dwa talenty. Każdy aktywny cień zapewnia ci szybkość ruchu, albo kiedy masz aktywne cienie, co najmniej 4, zyskujesz premię 8 do trafienia na kryta. Endgame'owo to, do levelowania to, bo ten movement speed po prostu przyspieszy mi chodzenie, nie? No tam kryt na razie mi nie jest potrzebny. Jak będzie potrzebny, to tak. To w kryta. O, otwieraj to. A, to jest szepczący klub. Co ja mam co zrobić? A, iść do kolejnego. A propos. Się przerzedza. Lepiej sprawdzę, co u Jorina. Pewnie nie żyją. A dzielnie. Kartę mam od Nvidii. Jak się bawisz? Ja? No wyśmienicie. Powiedziałbym, że od 10 lat się tak dobrze nie bawiłem. Chwilę się dzieje mu takiego, co narzeka, i chciałem pozytywnie posłuchać. To nie no, ja no nie mam na co narzekać. Jedyne na co narzekam w tym momencie, to na to, że jest dużo tych dialogów, co... Nie jest przeszkodą, tylko szkoda jakby te... Fajnie byłoby jakby te dialogi były w trakcie kombatu czy czegoś. A są na przykład takie dialogi, to stoi, że słuchasz. Musimy ruszyć do Brejstagu. Tam jest bezpieczniej. Wytrzymaliśmy tu długo. Radziliśmy sobie z gorszymi sytuacjami. Mieliście dużo szczęścia. Brejstag. Roi się tam od tych jełopów z katedry. Proszę, Arlo. To nie potrwa długo. Może powinniśmy z nim pójść, tatku. Byłoby miło napić się piwa. Zajmę się Airidą i Lilith. Idź, upewnij się, że dotrą cali. Ja? Dobrze. Dziękuję ci. To? A była cię interesuje? Oj, to bardzo. Bardzo mnie interesuje. Zresztą od zawsze uwielbiałem fabułę Diablosa. Powstają z kopców. Niż ożywione szczątki. Hmm.
Czekaj, co? Czemu to jest niewrażliwe? Chyba czegoś nie ogarniam. Kurde. No debil. Faktycznie czegoś nie ogarniałem. Muszę przyznać. Znajdź Airida. Czy tak jak ja widziałaś znaki? To jakby. Airida? Nadchodzi piekło, a mój lud nie jest gotów, by stawić mu czoła. Jeszcze nie. Ale ty... Wyczuwam w tobie siłę. Podejdź bliżej. Podejdź bliżej. Brzmi trochę przerażająco. A nie jest przerażająca. Tylko jedno z nas przeżyje tę walkę. A? Więc nacieszmy się przez chwilę tą burzą. To muzyka natury. Umarli właśnie mordują twoich pobratymców. Niektórzy zginą, to prawda, ale tak już działa natura. Jest jak tygiel. Słabych pochłania, a silnym daje jeszcze większą moc. To ci, którzy przetrwają, ocalą tę ziemię przed piekłem. Dałaś się zwieść kłamstwom demonicy. Nie, to był mój wybór. Lilith jedynie dała mi moc, potrzebną, bym wykonała swoją powinność. A ty co jej dałaś? W dziczy na wszystko trzeba sobie zapracować. Nawet na wiedzę. Dowiedź swej wartości, a udzielę ci odpowiedzi. Mój klan nazywa się Moonshires. Nie mogę powiedzieć, żeby ten boss był trudny. Naprawdę nie mogę. Zaryzykuję, że mógłbym go przejść z zamkniętymi oczami.
A, proszę. Jednak nie. A witam w gronie subskryberów, szczerających. Zwycięża. Niech tak będzie. Ma być trudnego na randze świata jeden? Co zdradziłaś, Lilith? Inni bosowie coś robili. Mam jej, jak zniszczyć bariery wokół więzienia, Astarota. Czemu? Moi ludzie zapomnieli, ile kosztowało nas pokonanie Astarota. O! Musiałam im przypomnieć. Jeśli nie zdołają go zniszczyć, to nie dadzą rady w walce przeciw całej potędze piekieł. Czy można zmienić wygląd postaci? Podobno można, ale nie sprawdzałem tego osobiście, więc pewności nie mam. Czy można usuwać klejący z broni? Można. I? Mam nadzieję, że odnalazła spokój. Nie... Nie sądziłem, że to się tak potoczy. Na ścieżce przeznaczenia bohaterstwo często splata się z poświęceniem. Matka tak mówiła. Muszę powiedzieć ojcu, co się stało. Co zrobiła Lilith. Nie możemy pozwolić, by zniszczyła coś jeszcze. Powiedziałem dzisiaj rano mojemu teamowi w biurze, że mam kilka wideokolsów. Dzisiaj zamknąłem się w konferencyjnym i oglądam streama. I to ja rozumiem. Tak to można robić. Dobra, czyli idziemy tutaj, tak? Nie mam już questa z tym. Musimy iść do góry. O, pan na koniu przejechał. Kurde. Jaki ekspresowy już w czwartym akcie. My to niedaleko. Na początku czwartego akta jest ten koń. Brokoli. Nie możemy tutaj podejść, odblokować waypointa. Idziemy dalej. Lej raną, aby rozpocząć poznawanie twojego prawdziwego potencjału. My true potential. Ten rob, co wczoraj Barba oglądałeś, bił właśnie 50 level. Szczerze to powiedziawszy, to nie wydaje mi się takim wielkim osiągnięciem. Będzie inaczej. Nie widzę w tym nic dziwnego. O, może tak. 20 level jesteś w stanie w ciągu 2 godzin bić bez większych problemów. Więc w ciągu 10 godzin wbicie 50 też to nie jest ten.
nie jest rzeczą niewykonywalną. Jakieś zmiany w buildzie po premierze zrobione? Czy leci tak jak w filmie? Lecę tak jak w filmie. Trochę inaczej chyba punkty dodaję. A to jedyna różnica. Dobra, chodźmy podbić expa. Tu mam jakiś event. Zobaczymy, co to jest. Domagamy się krwi. Jest tu skaźnik tego? A, do góry idzie. Jaki syty locik. Zbawiam wczesny dostęp. Wziąłem dzień wolnego i teraz czekam, jak mi się ściągnie. Pech chciał, że to jest netem nie tak. No to nie dobrze. Bez preludzika tak ten. Jakieś miasteczko. Rozgląd odkryto. Gryzonie zepsuły kolejne wnyki. O, złe gryzonie. Knieja całkiem oszalała. Nie wrócimy do niego. Na wrzosowiskach widziano rogatą kobietę szerzącą zepsucie. Jeśli to o to ci chodzi. Tak. Chcę dopaść druidów, którzy pokonali Astarota. Ach, ten szaleniec na Fajn tam mieszka. Już próbowaliśmy z nim porozmawiać. Dotarliśmy aż do kamiennego kręgu Boglan. Wtedy zjawił się ten jego wilk i ugryzł jednego z moich ludzi. Już i tak brakuje mi rycerzy. Nie będę ryzykowała tej garstki, która mi została, na jakiegoś drania, który nienawidzi katedry. Bronek przesyła 10 złotych. Na Fajn uważa nas za intruzów okradających jego ziemię. Dziękuję. Inaczej mamy przetrwać. Potrzebujemy drewna do budowy, rudy, by kłuć z niej broń. Witam! Czyzny do jedzenia. Prawda jest taka, że w jego nienawiści do nas pewnie chodzi o Donana. Byli kiedyś przyjaciółmi, ale ich drogi się rozeszły. Nie jestem pewna, ale spotkałam go kiedyś. Jechałam przez wrzosowiska, nikomu nie wadząc, gdy podszedł i przemówił w języku bestii. Sprawił, że mój koń mnie zrzucił. Złamałam nogę. Od tamtej pory mam z nią problemy. Nie obchodzi mnie, co między nimi zaszło. Ale cieszę się, że Donan... Pytasz, co między nimi zaszło i dowiadujesz się, że jej to nie obchodzi. Nowy pas. Dodaj level. No i tam głoma. Zrób z tych części dobry użytek. Spoko, zrobię. Jak gierka chodziła na RTX 2070, bo też mam tę kartę, jestem ciekawy. Tak jak widzisz, bo jeszcze karty nie wymieniłem. Więc z włączonym streamem, nagrywaniem na średnich detalach mam 90 klatek. Nawet 100 w sumie. Z włączonym streamem dodam. Yes.
Kamienny krąg. Halo. Spokojnie, już spokojnie. Nie należę do pokutników. No, piesio. Szukam twojego pana na fajna. Możesz mi z tym pomóc? Dobry wilczek. Prowadź więc. Stary, pozwalasz tak swoją rasę klepać? Czy wilka? Wilków? Wilki? Co to jest za czerwone coś? Dolina krwi. Okay. To rozumiem, skąd ten czerwony kolor. Jak ten wilk tu wszedł? Chyba wilki się wspinają po ścianach pionowych? To niezłe te wilki. Halo, baza? Aha. Fajn? Co? To? Coś ty za jedna? Cuchniesz Donanem, ale nie ma go tutaj, tego tchórza. Obawiał się, że Lilith będzie cię szukać. I miał rację. Tak. O, mnie tak urządzi. Nie, już nie da się ocalić. Jedyne, co możesz dla mnie zrobić, to już znaleźć się. Pomogę ci iść na północ. Ona tam jest. Coś knuje. Wciąż oczy dają powstrzymać. Męczący ten dialog. Fjorban z tobą pójdzie prędko. Już. Witam, grę subskryberów, dzięki za subeczka. Jak tam się gra, warto? Dek został nowym członkiem rodziny. Czy warto? Moim zdaniem warto i to nawet bardzo. O kurwa jest. Ściągają legiony? What the fuck? Aż chyba pójdę zobaczyć. Czyli Diablo ma standardowy motyw z każdego Diablo. Główny zły ucieka przed głównym bohaterem, aż ten będzie w stanie ją zabić. Kinda. Kupę lat. No. Trochę minęło! Co to kurwa tu skoczyło? Wilczy ogniołaz. Do co?
Bariera krwi. Musi być jakiś sposób, żeby się jej pozbyć. To na przykład zniszczenie narośli. Chyba więcej jest narośli. 3 minuty. Ja tam chyba pójdę, bo nie wiem, co to jest za event. A tu co mi pokazuje? A, bo ja mogę sobie przecież odblokować ten umiejętności. Zapomniałem w ogóle o tym. No tak, 15 level biłem. To też można by zrobić. Chociaż można to zrobić później, bo to nie jest jakieś super potrzebne. Aktualnie. A i w ogóle potionka nie mam. No kurde bele, czemu nikt mi nie przypomniał? Ja, co to ucieka? Co to jest? Czemu to ucieka? What the fuck? Halo? No kurwa, jakiś mob spierdalał z jakimś ikonką nad głową. Ciągające legiony. Jednocześnie szkoda mi czasu, a z drugiej strony chcę zobaczyć, co to? Wydarzenie legionowe. Dobra, pierdolę, idę tam. Jestem zbyt ciekawski, żeby nie pójść. To jest ten World Event, co mówiłem wczoraj, co poleciał mi mąd. A ja. Tego nie kojarzę. Grać barbem czy łotrzykiem? A co chcesz robić? Skakać po mapie czy napierdalać młotkiem? I to. To graj barbem. Wilki biegną w stealthie, what the fuck? Dobra, i co to jest za wydarzenie? Gładź wrogów, aby sprowokować sługi piekła do ataku. Aha, i my tu mamy ograniczony czas. Ty, jak to zapierdala? Mamy ograniczony czas. I z tego, co widzę, to nie idzie nam najlepiej. Zgładzeni słudzy piekła. Jak się to za chwilę skończy? What the fuck? Co to za event? Tu coś miga.
To jest taki Helltide, tylko w wersji mini? Ale spoko. A to chyba nie ma sensu ich. Czemu te moby się pojawiają w paru miejscach raptem? Co robi ta kreska w takim razie? A nie, bo ta kreska to pokazuje czas, a ten pasek to jest jak my moby zabijamy. Dobra, debilem jestem. Debilem jestem, ale kiedyś zmądrzeję. Być może. Dobra, musimy naklepać jeszcze mobu, żeby przyzwać trzeciego chłopka, jełopka. Tup. Dobra, i co teraz? Nadrządca powrócił. Okej, czyli mamy final bossa. A nawet trzech final bossów z tego co widzę. Laga krainy. Ty w ogóle ile tu expa się zdobywa? Cały level nabiłem.
Czy Diablo będą zostawy zielone, jak było w Diablo 3? Mają je dodać później. W sensie, w tym momencie ich nie ma. Ale mówią, że będą w przyszłości dodane. A co to na RTX 3080 jest mniej klatek niż na 2070S? Nie, nie wymieniłem jeszcze karty, bo rano jak miałem to robić, to stwierdziłem, że nie mogę się doczekać, aż zacznę grać. I zamiast rozkręcać komputer, stwierdziłem, że włączam stream i dalej gram na 2070. Wymiana karty nastąpi w późniejszych godzinach. Dziękuję za subeczka, witam w gronie subskryberów, panie Michael. Poko lucik. Jak fajne to wydarzenie, podoba mi się. Wracamy do tego. Tylko najbliższa rodzina mnie ogląda i sąsiad? Kurde, nie wiem, czy ja mam najbliższą rodzinę. Tu mam mieć, tak? Prowadź, panie. W mordę! Przerośnięte gryzonie zepsuły kolejne wnyki. Nie musi. To... Oczilkany się. Dobra. To takie głośne było. To fakt. Dziękuję za rysubeczka. Witam w gronie subskryberów. A 10 odnowił subskrypcję. Nie mam dero. Te 77 FPS-ów to nawet w detailach. Tak. Z tym, że z włączonym streamem i nagrywaniem, nie? To też jest istotne. Jak przełączyłem na wysokie, to też działało to. Natomiast już stream zacinało, więc wyłączyłem wysokie. Bariera krwi. Musi być jakiś sposób, żeby się jej pozbyć. Osiądź Dudek został nowym członkiem rodziny. Dziękuję bardzo za zostanie nowym członkiem rodziny i za wspieranie kanału. Witam, witam. Lepiej się klika niż Diablo 3? Tak, zdecydowanie. Dobra, czy ja czegoś nie ogarniam? A, kurde, no przecież zniszczyłem to badziewie, no to zresetowało mi się, serio. Różnica między mid a high? Nie wiem, nie przyglądałem się. Jak dziś z logowaniem? Ja się zalogowałem bez problemu. Ja tutaj dostaję wreszcie ten kodeks. No, jest limit. Pod starymi gałęziami wisi nabrzmiały nienawiścią owoc serce.
Niechaj wreszcie pęknie i wypełni sokami strumienie i kopce. Niech w karmazynowej kołysce narodzi się amalgamat szału! Amalgamat szału, okej. Panie amalgamacie szału, gdzie pan jest? Dowiedzcie się, co leży na końcu patrzenia. Niech jego gniew płonie żywym ogniem, aż strawi całą tę przeklętą krainę. No bez przesady. Fajna kraina. Krew na fajna. Krąży tutaj. O, jest boss. Dojrzewający amalgamat szału. Kurde, to ja nie wiedziałem, że demony też dojrzewają. Jak sery, normalnie. No i co? Nie mógłby już dojrzeć? Czemu mnie zastunowało? No powiem wam, że chyba dojrzał. A bo to pies jest! Nienawiści. Pora zapolować na delikatniejsze mięso. Niech to. Stwór jest ranny, ale żyje. Gdzie on się podział? Tu poszedł. Wróć do... Serio? To idziemy. Dajcie lajki, zawsze zapominam. O, możecie dać lajki, tak, to jest dobry pomysł, potwierdzam. Jak się gra łotrem? No, mi bardzo dobrze. Nie będzie streama, jest aktualnie. O, siema Izdin. Ale tu pasuje ten głos do Nutystenki. Potwierdzam. Jaki giveaway? Wykrzyknik giveaway. Przeczytaj, wysłuchaj, będziesz wiedział. Mówiąc najprościej, jak się do. Dobra, i mamy iść ponownie tu. Ścieżeczka. Podoba mi się, że legenda jest od razu odkryta. No ja mam takie... Znaczy, legendy tak, uniki fajnie byłyby, jakby były zakryte. Ale w sumie nie wiem, czy nie są. Może są. Ten nie umarł jeszcze? Jezu, jedyny. Powstrzymałaś ją? Nie. Chyba się minęłyśmy. Ale wygląda na to, że zabrała ze sobą część ciebie. Bestię zrodzoną z twojej krwi. To moja wina. Coś ty najlepszego zrobił. Zawarłem pakt z Lilith. Miała mi pomóc zniszczyć pokutników. W zamian za co? Zdradziłem jej. Gdzie ukryto Astarota? W Eldheimie! Czemu? Przy niej! Straciłem nad sobą kontrolę! Pochłonął mnie gniew!
teraz możesz zrobić już tylko jedno. Połóż kres spaczeniu. Co zrobić, by otworzyć milczącą skrzynię? Milczącą? Szepczącą? Wydaje mi się, że tutaj musisz sobie kupić klucz taki specjalny. Ale nie jestem do końca pewien. A potrzebujesz klucza jakiegoś? Potrzebuję do czegoś klanu. Nie, raczej nie. Tak, klucz trzeba kupić. No to jak klucz trzeba kupić, to tu są klucze, które są sprzedawane za obole. O nie, no chyba ten mecz mi bardziej zależy. Co mam teraz zrobić? Tak serio, co ja mam teraz zrobić? Można nazwać na przykład trzy postacie taką samą nazwą. Myślę, że tak, a nie jestem pewien w 100%. Tam naprawdę nie ma teleporta żadnego? A seriously? Warto robić dungi, czy raczej fabułę cisnąć? Wiesz co, no zależy. Czy chcesz skończyć fabułę jak najszybciej, tak jak ja, czy chcesz na przykład odblokować kodeks, albo expić postać, albo robić dużo różnych rzeczy. Samo robienie dungeonów... Co za marnotrawstwo wiedzy. To ma sens, bo expa dostajesz, odblokujesz kodeks, wypadają ci itemy. Natomiast to kwestia priorytetów w dużej bierze, jakby na to nie patrzeć. Nie przejdę. Muszę poszukać innej drogi. Padam, że tędy. Ile tych budzi? Chyba źle założyłem. Chyba coś tutaj wrżnęło ten cały obóz. Takie wrażonko. Idę. Elo. Rogata kobieta. Bestia. Nic nie zdołało ich powstrzymać. Ani nasza stal, ani modły. Posłuchaj. Muszę znaleźć Donana. Gdzie on jest? Gdzie? Gdzieś w środku. Pewnie nie żyje, jak wszyscy. Światłość opuściła to miejsce. Fabuła, następnie renoma, następnie dungi. No ja się zgadzam. Znaczy, bardziej bym powiedział fabuła, dojście do koszmaru, renoma, a później dungeony.
Natomiast, no, żeby dojść do koszmaru, trzeba jeszcze postać wylewelować, więc to też zależy od levelu i od gearu i tak dalej. Dziękuję za subeczka, witam w gronie subscriberów. Elo, elo, mordo. A tu nic nie ma. To możemy tu nie iść. Witam w gronie subków, witam, witam, dzień dobry. Lubkom został nowym członkiem rodziny. Jak wrażenia z giereczki? Ja jestem pochłonięty i oczarowany i w ogóle Światłości, oczyść te wierne sługi z grzechu. Niech po śmierci zaznają pokoju. To cud, że udało ci się tu dostać w jednym kawałku. Lilith, ta bestia przebił się przez nas. Mogła mnie zabić, ale nawet mnie nie tknęła. Bawi się ze mną. Chcę, żebym zobaczył, jak niszczy wszystko, co stworzyłem. Jak to? Widziałaś po drodze Yurina? Nie. Jeszcze nie wygrała. Wciąż mamy szansę ją powstrzymać. Ale sam tego nie zrobię. Pomogę ci. Gdzie ona jest? Stara komnata. Pod twierdzą. Tam. Tam jest Astaroth. Nie zniszczyłem go, jak mówią opowieści. Uwięziłem go w kamieniu dusz. To było jedyne wyjście. Zbudowałem Eldheim nad kamieniem, aby powstrzymać jego zło. Poświęciłem życie pilnowaniu jego tajemnicy, aby Astaroth nigdy już nikogo nie skrzywdził. Nawet mój syn o tym nie wie. Wybacz mi wcześniejszą skrytość. Ale nie mogłem ryzykować, że ktoś obcy pozna prawdę. Powinniśmy ruszać. Chodź za mną. Skoro nie widziałaś Yorina na zewnątrz, rozejrzyjmy się po drodze. Popoczmy. Jak myślisz, które Diablo 3 czy 4 zrobiło większą furorę w dniu premiery? Bo wydaje mi się, że kiedy wychodziła trójka, to mało ludzi się nie podsali spod jarki. Kiedy widziałeś Yorina po raz ostatni? No nie wiem. Omawialiśmy los Airidy, gdy Lilith przypuściła szturm na twierdzę. Rozkazałem kilku strażnikom wyprowadzić go z Eldheimu.
Powinienem był zostać z nim. W sumie to nie wiem, znaczy ani jakoś się nie zastanawiałem wcześniej przy twórce, trójce jak to wygląda, ani teraz niespecjalnie patrzałem przy twórce, więc... Jeden no, idea. Brońców Jurina. To ostatni ze strażników mojego syna. Chodź, szybko! Ogarniasz trylogię książek Wojny Grzechu? Nie bardzo. Przecież kazałem im wyjść. Być może razem z rycerzami próbował powstrzymać Lilith. To możliwe, że gdzieś go zaciągnęła? Po co miałaby to robić? Przecież on nie ma dla niej żadnej wartości. Musimy ruszać. Droga do Astarota wiedzie tędy. To chodźmy. Dlaczego Lilith tak bardzo pragnie odnaleźć Astarota? Też zadaję sobie to pytanie. Ale tak jak i ty, nie mam pojęcia. Łączy ich jednak pewna więź. I to silna. Astarot jest strażnikiem ojca Lilith, Mefista, władcy nienawiści. Astarot jest strażnikiem Mefista. Ciekawe. Ciekawe i interesujące. Udaj się do grobowca. Spoko. Oto i ona. Komnata kamienia dusz. Lilith znalazła to, czego szukała. Zabrała kamień. Nadal ani śladu Jurina. Musimy go znaleźć. Zobaczmy. Zobaczmy. Siemandero, siemandero, elo, elo. Właśnie w tych książkach Lilith została wygnana. Znaczy, no ogólnie wiem. O, chwilę, moment. Potężny Astarot. Popielny książę we własnej osobie. Zamknięty w klatce. Cóż za szkoda. Córa nienawiści. Mam propozycję. Zapewnisz mi bezpieczną przeprawę w miejsce, w którym mnie nie chcą. W zamian daruję ci wolność i więcej. Potomstwo Donana, jego dumę i radość. To twoja zapłata, jeśli dasz mi to, czego chcę. Ciekawe. Jak będzie wyglądać rekrutacja do gildii? Kolejny. Nie ma żadnej rekrutacji. Widziałaś Jurina? Tak. On... Lilith wbiła w niego kamień dusz. Mój synek? Przykro mi, Donanie. To jeszcze nie koniec. Wiem, co widział. Nie! Mamy jeszcze czas. Musisz mi zaufać. Spotkajmy się w wielkiej sali. O, wszyscy będą mogli dołączyć? No nie no, tyle miejsc to chyba nie ma. Plan jest dla wspierających na YouTubie i subów na Twitchu. Ja... musiałem. Nawet gdy już zabezpieczyliśmy kamień z Nafajnem i Ayridą, sączyła się zeń moc demona. Więc zwróciłem się do katedry.
Cały Eltheim to olbrzymi kamień węgielny, pobłogosławiony światłością Inariusa. Okiełznał uśpione pod ziemią zło. On... Teraz to już nie ma znaczenia. Zdrajcy. Zdradzili mnie i mojego syna. Musimy jak najszybciej znaleźć Jorina. Sytuacja wygląda beznadziejnie, wiem. Ale pół życia spędziłem badając kamień dusz. Znam jego naturę. Astaroth nie pokona mojego syna tak szybko. Dobrze go przygotowałem. Nawet teraz opiera się wpływowi demona. A dziura w czole nie jest problemem? Może w Kerigarze. Tylu niewinnych do spalenia Astarotha to podnieci. Będzie walczył zajadle o przejęcie kontroli. Lilith ma już czego chciała od Astarotha. Dlaczego nadal tu jest? Nie. Nie wiem. Kurde, oczywiście zgubiłem wątek. Prawdziwy potencjał. Kerigar. Dajmy na to, że stąd będzie szybciej. To Baron? To jest ten głos Barona Krwawego? Są jakieś myki, żeby to naprawić? No idea. Jak wrażenia na ten moment? No ja, znaczy, abstrahując od tego, że przechodzimy fabułę, w związku z czym whatever, to ja tak i tak jestem zauroczony. Więc wrażenia pozytywne. Jotki. O, to jest moje ulubione, kurde, co może być. Nie ma lepszej kapliczki. To nie ma też na co jej wykorzystać, to jest dodatkowym problemem. Osoba, która dubbinguje Dorana, podkłada też głos pod krwawego barona. Okej. Okay. Nawet nie skojarzyłem tego faktu. Kerigar. Są tutaj. To Lilith i Jorin. Quest na Monta jest w czwartym akcie. Jorin! Tak na ciebie czekał. Gdzie? Gdzie on jest? Pokaż się. Synku. Co chcesz, Astarocie? Mam to, po co przybyłam. Okej. No to mamy pana bossa. Dosyć interesująco wyglądającego.
Ty, ile chłop ma życia? Ja pierdolę. A, muszę zacząć być troszkę bardziej ostrożny, bo... Bo troszkę tego hapsa ma, a ja troszkę mało mu robię. Czemu go nie mogę zaatakować? Hello. Hello. It's me. To będziemy się w berka bawić? No i będziemy. A może i nie będziemy, proszę państwa. Pobawili się trochę i się już znudziło. Czy jednak się będziemy bawić? No gdzie jest pierdzielasz? Chodź tu, frajerze. To jest koniec aktu, nie? Chyba nie jest w środku aktu taki boss. Narty. Jakiś aspekt udało się znaleźć. Nie szukałem żadnego. Tak. Tak.
Jorin. A więcej obrażeń mógłbym mieć? No mógłbym mieć, bo właśnie dlatego stałem w atakach, bo te ataki mi nic nie robiły. Wybacz mi, synu. Tak mi przykro. Będziesz robił na YouTube filmik z samą fabułą? Właśnie robię. Donanie, ja... Zostawię cię samego. No. Właśnie robię filmik na YouTube'a z samą fabułą, tylko ze streamu, no bo nie będę siedział i nagrywał tego bez streamu, no bo... O. Dobra, ma. Jakby udawana trochę. No bo to bez sensu, nie? Dzień dobry. Już po wszystkim. Mieszkańcy mogą teraz szukać bliskich. Ano. Szkoda Jorina. Był jednym z nas. Zajmiemy się nim. I jego ojcem. Lilith i Astaroth zawarli pakt. Ale to nam przyszło ponieść jego konsekwencje. Nasza obecność nie była przypadkiem. Wszystko odbyło się dokładnie tak, jak zaplanowała Lilith. Zatańczyliśmy, jak nam zagrała. Donan był... wrakiem. Pochłonęła go żałoba. Zapomniał o demonicy, o szukaniu odpowiedzi. Nikt nie wiedział, czego tak naprawdę chce Lilith i co dokładnie obiecał jej Astaroth. Mimo to musieliśmy jak najszybciej zebrać się do kupy. DETOONATO1 odnowił subskrypcję. Dzięki tobie kupiłem jednak Diablo 4, moja pierwsza gra z serii Diablo. Dziękuję za subeczka. Bardzo mnie cieszy, że nie powiem, że udało się namówić, ale że kupione. Musimy jedną rzecz zrobić. Opcja, rozgrywka. ...37. Zadanie bezpośrednich obrażeń odsłoniętemu wrogowi. Oto. Fajne. To tego nie zakładamy. To możemy założyć. Możemy sobie tu włożyć. To sobie możemy tu włożyć. To tyle. Jedzą motyle. To jest koniec, proszę państwa, aktu drugiego. Czyli akt drugi przeszedłem w godzinę 39 minut. I to jeszcze zwracając uwagę na wszystkie dialogi. No, nie powiem, nie jest to super długi akt. Znaczy, z drugiej strony też nie powiem, żeby mi to przeszkadzało jakoś bardzo. My tu wejdę. Natomiast, no nie było jakiejś wielkiej imby, jeżeli chodzi o to. Dobra, jeżeli chodzi o YouTubki, to moi drodzy, zapraszam do kolejnej części fabułki, która ukaże się za niedługo. Więc bajo.